To załatwiamy rzeczy trudne, że to nasz świat jest świat cywilizowany. Elegancki świat, elegancko się dogadywać. Nie wrzeszczeć, nie krzyczeć. Ten, kto wrzeszczy, ten, kto krzyczy i się bije, i się leje, to o czym my tu będziemy mówić? Nie mówię o językowym. Mówimy o w zasadzie największej fabryce świata, jakim są już Chiny i jego te subimperium afrykańsko-azjatyckie. I przecież wiemy, że tak naprawdę to jeżeli rozmarzną Morza Północne i rozpocznie się trwały przepływ towarów z Chin na północ. Na Białorusi dwoje młodych braci, chłopaczków, zabiło nauczycielkę i są do odstrzału, już chyba rozstrzelani są. Wyrok śmierci.